nie lubi, gdy określają go mianem polskiego Bonda. Twierdzi, że to zupełnie niepotrzebne. Mowa o Bronisławie Cieślaku, który gościł u nas 21 września. W tym zestawie tych fotografii, fotosów, nie tylko fotosów, no zdjęć, jest pomieszanie z poplątaniem, tu jest część fotek oczywiście z tego serialu, który pewnie Państwo pamiętają, czyli 07 Zgłoś się, o którym to serialu wszystko wie, więcej ode mnie wie pan Piotr Piotrowski, autor książki, która tutaj jest na tym zdjęciu, ale są także inne zdjęcia, w tym prywatne, w tym z ludźmi, których już nie ma między żywymi, nie tylko z dzisiaj. Kozienia nie ma, który grał w tym moim serialu porucznika Zubka, ale nie ma Marysi Probosz, która tu taka piękna i młoda gdzieś jest. No i tak dalej, i tak dalej. Także ja oglądam to jako... Jakie macie Państwo uczucia, jak oglądacie stare swoje prywatne albumy? To dla mnie to taki trochę jest album. Po prostu różne rzeczy przez różne lata robiłem z różnymi ludźmi. Tu gdzieś miga Piotrek Franceski, tam gdzieś Grażyna Żabowska. Na jednym z tych zdjęć jest moja prywatna żona. Na jakimś innym jest moja bratanica, aktorka Ania Cieślak, która się urodziła w Szczecinie, a teraz już po szkole teatralnej jako prawdziwa zawodowa aktorka podróżnie ode mnie jest w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No, czyli jakby odwija mi się taka taśma wspomnień z konieczności. Jest kilka zdjęć z filmu Wściekły, o którym jak Państwo zechcą, no to coś tam też dodam, bo to jest historia ciekawa, bo ten Wściekły się wziął stąd, że ja jeszcze wcześniej niż nakręciliśmy pierwsze odcinki 07 zagrałem i to był mój debiut w takim serialu, który niedawno powtórzył na TVP Seriale, jest taki kanał. Mówię o Znakach Szczególnych, taki produkcyjny melodramat, w którym budowaliśmy port północny. Ja się tam nazywałem Bogdan Zawada. I to był inny reżyser, inny klimat. I ten Załuski potem się tak denerwował na to 07, że postanowił też nakręcić z Cieślakiem kryminał. No i nakręciliśmy film Wściekły. Aktor znany z serialu 07 Zgłoś się opowiadał nie tylko o porównaniach go do brytyjskiego agenta 007, ale i o samym serialu tworzonym w czasach PRL-u. Jak to leci teraz w telewizji, 21 filmów, można codziennie wyświetlić po jednym, niecały miesiąc. Natomiast myśmy to robili przez 12 lat. No nie bez przerwy. No, tak się aż kina nie rzeźni. Na raty. Nakręciliśmy 4 odcinki, 3 lata, potem jeszcze 4. 3 lata, potem jeszcze 5. I tak w 5 ratach 21 filmów. W tym względzie ten serial jest rzeczywiście z niczym na świecie chyba nieporównywalny. Długo wytłumaczyć powody, dla których tak się właśnie działo. Uczestnicy spotkania usłyszeli wiele ciekawych informacji o innych aktorach, którzy współtworzyli 07 Zgłoś się, a także o odtwarzanych przez nich rolach. A to jest Ewa Szykulska, która też dwukrotnie, dwa razy. No, raz zagrała taką fajną, taką zalotną, młodą, sympatyczną prostytutkę. Zabijają ją potem, chwilę potem, ale najpierw zanim ją zabiją, Borewicz przychodzi do niej do mieszkania. Ewka sobie myśliła, że będzie sobie suszyła, tak jak kobiety to robią, paznokcie świeżo pomalowane. Takim ruchem, popatrując na mnie zalotnie, na tych drzwiach. Ja pytam, poważnie, a glina to jest pani sama? A ona mówi, no nie, bo już pan przyszedł, panie pułkowniku. Tak, dialogi były zabawne, a drugim tam później odcinkuje z jakąś szantażowaną, bogatą bardzo dyrektorką. No, dawno jej nie widziałem. Izabela Trojanowska, Szic Trojanowska wtedy,
była moją żoną. Teraz śliczna do zjedzenia po prostu. Niewiele tam zagrała, na dodatek ta żona jest paskudna w tym serialu. Nie w sensie urody, bo jak panie, panowie widzą, no daj Boże zdrowie. Ale w sensie charakteru, już ten Borewicz wbrew pozorom ma pecha do kobiety. Dziwne? No to obejrzyjcie państwo ten serial jeszcze raz uważnie. Co się gdzie rozpędzi pan Borewicz, a Moroźnik, to go nie chcą. Żona go zostawiła z jakimś bogatym Arabem, uciekła na zachód, pojawia się w Warszawie, jeszcze w tej rozmowie tam w tym barze hotelu Wiktoria pojawia się podejrzenie no upiorne, straszne, że mianowicie ja mówię, jak sobie odeszłaś, to chyba byłaś w ciąży. A ona mówi, a co, wolałbyś, żeby on się urodził i na Polskę mówił Bulanda, bo ona mieszka już. No więc dość to jest takie smutne, no. Wraz z aktorem przybyli również Piotr Piotrowski, autor książki 07 zgłasza się, oraz Dariusz Rekosz, autor książek dla dzieci oraz agent Bronisława Cieślaka. Na zakończenie spotkania rozlosowano dwie książki. Pozostałe można było zakupić i zdobyć autograf i aktora, i autora publikacji. Nie zabrakło także wspólnych zdjęć. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Biblioteka Moje Miejsce.